Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na prezentację komiksowej nowości od wydawnictwa Studio Lejny. Przyszedł do mnie Septentrion. No, w sumie nie jest to trudna nazwa Septentrion. Ale przez chwilę bałem się, że nie będę mógł jej wymówić. Jest to komiks w klimatach SF, post apo. Od razu, kiedy się pojawił na rynku i dowiedziałem się właśnie jaka będzie tematyka, powiedziałem sobie, muszę ten komiks poznać. No i też tak mamy okazję teraz zobaczyć, jak on się w ogóle prezentuje. Dzisiaj tylko zawartość, tak mniej więcej, a jak już uda mi się go w końcu przeczytać, wtedy zrobimy szerszą, że tak powiem. Relację bardziej obszerniejszą, pokażę i powiem troszkę więcej. Trzy warianty okładek. Nie ukrywam, że mi przypadła do gustu ta podstawowa, bo bardzo fajny rysunek z jakąś taką bohaterką na przodzie. Podejrzewam, że to jakaś główna albo jedna z ważniejszych bohaterek, skoro znalazła się na okładce. No te limitki, w tym wypadku, jakieś takie były bardziej skupione, nie wiem. Nie wiem, jak to w sumie nazwać, co to jest tam taki jeden jakiś, jakieś miejsce takie, w które w sumie nie wiem naprawdę czym jest, ale wierzę, że po przeczytaniu tego komiksu się udowiem. A druga w białym, takim jakby wydaniu z jakimś wozem. No, nie mniej, format troszkę ten taki większy, oczywiście niż znamy komiksowe zeszytówki. Tak się odprezentuje grzbiet. Ja jeszcze go nawet nie otwierałem, więc będziemy razem mogli zobaczyć premierowo, jak się nam prezentuje. Tutaj mamy oczywiście folię. Ściągamy tą folię. Widzę, że jest nabłyszczony. W żaden sposób nie jest to matowa okładka. Od razu pokażę Wam krótki opis, gdybyście chcieli. Ja sam jeszcze go nie znałem, więc może przeczytajmy. Wyobraź sobie... Pewnego dnia przychodzi ci się zmierzyć z czymś, co uznawałeś za swój świat przed tobą klif i niezbyt zachwycająca pustynia. Wtedy uświadamiasz sobie, że świat ten zapłacił słoną cenę i już nigdy nie będzie taki jak dawniej. Mówisz więc sobie, że właściwie nie masz wiele do stracenia i wyruszasz przed siebie. Tak właśnie stało się z Chronowerem, bohaterem tej historii. Chronower. Hmm, ciekawa, naprawdę ciekawe imię, jeżeli to jest w ogóle jego imię, albo może określenie. Chronower to A, czyli, czyli wiemy. Chronower to imię, które nadali mu nomadzi. Aha, czyli już o nomadach. No to już wiadomo, nomadzi też byli jedną z ras, między innymi, gdzie można było zaczynać grę jako postać w cyberpunku. Ponieważ był poza czasem, nie do końca obecnym. Wyobraź sobie, że świat, w którym czujesz się bezpiecznie, pewnego dnia zaczyna się zaczyna chwiać się w posadach. Powód tego jest powo powodów tego jest wiele. W tym zrozumiesz, że Chronover to ty. Wtedy z a wtedy zrozumiesz, że Chronover to ty. No okej, okay, no. Jest to oszczędna, bym powiedział, wypowiedź, tak, tutaj narratora opisującego ten tytuł, więc tym bardziej mnie to zaciekawia, bo nie wiem czego się spodziewać. Mam wrażenie, zresztą zaraz się przekonam, czy moje wrażenie jest omylne, czy nieomylne. Otwórzmy najsam przód, może jednak. No tak. No tak. Zdecydowanie nie jest to ten sam artysta, ale powiem Wam szczerze, trochę mi się to kojarzy, przynajmniej w formie wizualnej, z Wody Morteluny od wydawnictwa Kurz, który był świetnym komiksem. On się znalazł w ogóle w mojej top 10 minionego roku. I tutaj też widzę ten podobny klimat, więc w tym wypadku, mówiąc najprościej, jest bardzo dobrze, jeżeli do tego porównuję, i wygląda to naprawdę fajnie. Więc mogę powiedzieć tylko tyle. Oby fabularnie też dało radę. Rysunki są ogólnie spoko. I to jest taki klimat, też trochę nie wiem, duna, może piaskowe jakieś miejsca w ogóle zobaczcie. Mogą być jakieś w sumie nawiązania. Może twórcy akurat się inspirowali właśnie tego typu historiami, tak? Uniwersami światami. Może jak to woli. Tu troszkę mam takie jakby przygięte, ale damy radę. Nie wiedzieć tylko czemu w sumie komiks dotarł do mnie w dobrym stanie. No tak czy inaczej sami widzicie. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. No i najważniejsza rzecz e, dla mnie będzie ta, czy on posiada jakieś dodatki. Tutaj jest rozumiem koniec, tak? Więc nie będziemy sprawdzali co się dzieje. I słownik jest dodany. Aha, czyli opisuje... Ostateczny chaos, na przykład sala wymierzania kar i tak dalej, i tak dalej. Hmm, ciekawe. Czyli będziemy mieli łatwiej troszeczkę, jeżeli mówimy o pewne nazwy, prawda, które się pojawiają, czy tam miejsca w samym świecie stworzonym, w septentrionie. O, i właśnie to jest ten. Wóz w sumie napędzany na konie, na górze, taki, no ciekawe. To jest trzecia ta limitka z takim właśnie rysunkiem, o ile dobrze pamiętam. Powiem szczerze, no jest to ciekawe. Jest to ciekawe i nie ukrywam, że intryguje mnie ten komiks. A mówię, jak będzie z historią, nie wiem, nie wiem czemu te kartki, tylko tam pewno tak troszeczkę podgięte, bo tutaj widzę już zupełnie całość, jest wszystko ok. No ale nic, tak czy inaczej, fajnie wydane. Ciekawy świat, ciekawy tytuł. I w sumie to chyba tyle na razie. Widzimy się na pewno w drugim materiale, gdzie już będę po przeczytaniu i wtedy dowiecie się troszeczkę więcej. A tutaj, tak, chciałem Wam pokazać najnowszą nowość. Już kolejna jest w możliwości nabycia. Ja już sobie zamówiłem. Nie będę mówił, którą wersję, który wariant. Tak czy inaczej. Zauważyłem też z takich ciekawostek, że Bractwo Kraba, jedna z limitek już znikła ze sklepowych półek, więc zaczyna się dziać, bo zachęcam was właśnie do Bractwa Kraba, abyście też dali szansę. Trudny komiks, ale naprawdę bardzo dobry. Nie wiem, czy nie jeden z najlepszych obok sza w mojej ocenie, z tego co teraz w ostatnim czasie wydawało studio Lane. Także warto się zainteresować. Nie czekajcie, że aż później zniknie z i będzie tak jak z Baton kiedy się żaliłem, że nie można było już go dostać. A tymczasem czekamy na Septentriona. Tyle z mojej strony dziękuję Wam bardzo, zachęcam, abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę, a także subskrypcję oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię Wam do widzenia, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!